Augustynie, jesteśmy dzisiaj na wyjątkowym wydarzeniu. Chciałam zapytać o Pana biznes, no bo Pana szkoła tańca jest, no można to powiedzieć, najpopularniejszą szkołą tańca w Polsce. No, miło mi to słyszeć. No faktycznie wydaje mi się, że te szkoły są niepowtarzalną konceptem takim biznesowym, myślę, na skalę europejską i takiej sieci szkół, jak tutaj mamy w Polsce, nie ma. A czy planuje Pan kolejne biznesy? Na razie skupiam się na tym, żeby te szkoły funkcjonowały jak najlepiej, żeby były miejscem, gdzie młodzi ludzie, gdzie rodzice mogą też zapisać swoje pociechy, żeby one tam znajdowały coś, co później przydaje się na całe życie. No właśnie, no bo Pana firma świetnie prosperuje. To jakie rady mógłby Pan udzielić przedsiębiorcom, żeby ich firmy też tak świetnie prosperowały? Myślę, że tu nie będę zbyt oryginalny, po prostu trzeba mieć trzy takie cechy. Ciężko pracować. No tak, najważniejsze, fundamenty. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!